Będąc adminem można robić naprawdę wiele rzeczy. Taka ranga daje nam dostęp do komendy typu Vanish, God, Effect, a nawet Game Mode 1. Mając admina można na przykład wziąć sobie do ekwipunku tysiące bloków Bedrocka i zawrzeć tam grasza na dosłownie kilka lat. Albo na przykład odpalić sobie nieśmiertelność oraz siłę 1000, po czym zabijać każdego, kto staje nam na drodze. Ja jako właściciel serwera mam dostęp do wszystkich permisji admina i dzisiaj po raz pierwszy w życiu zamierzam je nadużywać. I tak, wiem, że w regulaminie mojego serwera jest to zakazane, ale jednak czego się nie robi dla widzów. Plus oczywiście każda osoba, która ucierpi na tym odcinku, będzie dostawać ode mnie masę skrzynek i rank z Game Moda. Także jeśli jesteście ciekawi reakcji graczy i adminów na to, to oglądajcie ten film do końca i napiszcie w komentarzu swój nick oraz zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem, bo losuję wam 3 rangi Bagger Plus za 75 zł. Okej, a więc właśnie wszedłem na Skygena, no jak sami widzicie po prawej stronie ekranu, mam zresetowany czas. Stwierdziłem, że jeżeli mam na tym odcinku nadużywać permisji admina, no to nie ma co zaczynać tutaj setem, który aktualnie mam, bo no mam w sumie jednego z najlepszych setów na serwerze aktualnie. Więc nie ukrywam, że ludzie mieliby po prostu za ciężko, także po prostu stwierdziłem, że zacznę tą swoją przygodę od początku. No i z uwagi na to, że mam tutaj permisję admina, mogę sobie w tym momencie wpisać Game Mode 1. No i co, po prostu kopiuję sobie te rzadkie bloki, zakładam sobie secika, proszę bardzo, ukośnik ulepsz. A dobra, ja dirta jeszcze potrzebuję. Jeszcze raz ukośnik ulepsz i ulepszamy. Pyk, 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 pyk. Mamy już całego drugiego seta, ulepszamy na trzeci level. No i na czwarty, no i kurde, no to jest tak proste. Chyba sobie po prostu na razie wywalę te bloki, no bo no i tak mam Game Mode i tak mam dostęp do wszystkiego, także tak się sposobem to robić, ale w sumie tak sobie myślę, że kurde, może... Może zamiast normalnie w nich wlatywać, dejmy sobie secika i nałożę sobie efekt Give Dog 7 Invisibility na 100 sekund, dobra. I w tym momencie jestem niewidzialny, także wyłączę sobie po prostu tutaj Game Mode'a. Generalnie wydaje mi się, że widać te moje party classy, ale spróbujemy zabić kogoś tak, żeby po prostu mnie nie zauważył i... Nie! Ty mnie nie zauważył, co jest? Ziomek! Ziomek, ziomek, wracaj tutaj! Maciek! Ja! Dobra, dobra, dobra. Dobra, ziomek, nie wiem co się dzieje, widzowie. Dobra, raz koń śmierć. Nie! Nie, 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 nie. Ej, poczekaj, aż go obiją i go dobiję. No, obijaj go, obijaj go. Dobra, siema! Mordo! Nie! Tak! Plus 55! O fuck, dobra, czekajcie, bo znikła mini witka. Kurde, dobra, ej. Mogę sobie ją sobie nadać na... O, nie, 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 nie. No, chodź tutaj. Sayonara! Już 44 i 2 punkty umiejętności już mamy. O nie, o nie, nie! Nie, 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 nie. Za to, widzowie, odpalam w tym momencie Vanisha. Odpalam sobie Flya. Odpalam Speed Flya 10. I pytanie, który to mój ziomek? Nie, ta zniewaga krwi wymaga. Gdzie on jest? Griffeld podło... A, przecież... Ja zapomniałem, widzowie, że mam permisję admina. Dobra. Ukośnik TP, Griffeld podłoga. Proszę bardzo, wyłączmy sobie tutaj na chwilę Flya, żeby tutaj mi nie przeszkadzał. O, dobra, dobra. Dymy nie ten fly, już by było po mnie. Dobra, dajmy sobie tutaj stręcza 10. Pyk! Wiecie co? Trochę mnie to denerwuje, że nie mam elytry, także wpiszę sobie give do 7 elytra 1. Proszę bardzo, mam już elytrę. Teraz sobie jeszcze wpiszę fireworks 128. No i dobra, i tak się gra, widzowie. No po co latać tutaj na jakąś wyspę ptaka, jak można sobie po prostu przywołać komendą, jak się jest adminem. Można podlecieć sobie do takiego ziomeczka, pisać efekt give do 7, stręcz 10-10 i zabić go sobie na 2 hity. Tak samo jego grubego kolegę. Do widzenia. Pyk, podlecieć sobie znowu do góry, zabić kolejnego ziomka, bo w sumie czemu nie? W sumie to włączyć Vanisha, żeby nikt jej nie zgłosił. No i zabijamy, dobra, pap do GG, do widzenia. Tego też sobie zabiję, bo jest głupi. Aha. Dobra, który to był? Który to był, nie? Naprawdę, teraz już wkurzyłeś, ziomek. O kurde, czekajcie, czekajcie, to jest ten pomocnik. Oj. Dobra, chyba mnie nie widział, nie? Bo ja chcę troszeczkę to tak w ukryciu robić, żeby nikt się tutaj za bardzo nie dowiedział. Ej, dobra, skilluję go komendą. Ukośnik kill, dżędziara, QCX. O! Wypierdzielasz, dobra, co ty? Odejdź, odejdź, to jest mój generator. Wypierdzielasz. W ogóle, nie wiem. W sumie to ja za bardzo nie wiem, po co ja w ogóle idę na tamte generatory, skoro ja mogę sobie wejść do miedziarza, a nie, sorry, do przydatnych itemów. Tutaj za 64 pierzaste bloki mam jednego miedziaka, a za miedziaki mogę robić wszystkie bloki dostępne na serwerze. Także po prostu polecę sobie chyba na wyspę pierzastą. Odpalę sobie Vanisha, bo po co się bić z jakimś typem, którego skilluję sobie. Ukosi kill. Tego, no tego też w sumie skilluję. Do widzenia. Dobra, czekajcie. Dam im Lucky Bloka w nagrodę, bo to było takie przykre, że aż mi się smutno zrobiło. Wyszło mi właśnie
22 bloki. Także teraz po prostu odpalam sobie game moda i kopiujemy wszystko. Idziemy oczywiście na spawna, no i kupujemy sobie po prostu za to miedziaki, które zaraz skopiuję i zrobię sobie po prostu najlepszego seta na serwerze. 2, 3, 4, 5, 6. W sumie to po prostu przejadę sobie tutaj scrollem. No i uwaga, mamy tyle miedziaków, ile normalnie bym odebrał sobie skitów, wydając na rangę 75 zł. Także no co mogę powiedzieć, weźmy sobie je po prostu sprzedajmy. Pokopiuję sobie tak, nie wiem, jeszcze z 30 staków tych miedziaków i myślę, że coś już można zacząć tutaj kupować. Generalnie zobaczyłbym jeszcze na rynku, co oni sprzedają. Klata złotnika, 900 miedziaków, dobra. Spodnie złotnika, buty złotnika, hełm złotnika i kurde, czy jest tutaj gdzieś broń? Proszę no. Dobra, i jest broń za 2800, dobra. Broń wieśniaka, okej. Ja sobie farmię w tym momencie te miedziaki. Czyli łącznie potrzebuję 900, 2300, 3700, 5200, 8000, dobra. Łącznie 8000 miedziaków potrzebuję i już skipuję tyle setów. Ej, dobra, to jest niemożliwe, to jest autentycznie niemożliwe. Jakby ktoś mi się włamał na konto w tym momencie, to by miał po prostu taki prosty start, że to jest niemożliwe. No i pyk, ostatnie kopiowanie. No i mamy 9240 miedziaków. To jest tak obrzydliwa liczba, że ja po prostu nie wiesz, dobra. Kupujemy klata, spodnie, buty, hełm, no i broń, dobra. I mamy całego seta złotnika, no z wyjątkiem tutaj dla hełmu, który jest na wyższym levelu, i broń wieśniaka. Ja pierdzielę, dobra. 16 minut na serwerze, to jest... Dobra, jeszcze sobie zobaczę, co jest na tym rynku. No właśnie. Dobra, kupuję jeden punkt. A, przemiałem punkty umiejętności. I dobra, kopiujemy to wszystko i ulepszamy każdy perk na maksimum. Wpalę sobie GMA 2, żeby widzieć serce i kupujemy. Ja pierdzielę, dobra, kupujemy życie. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, już mnie nie stać, więc kopiujemy znowu. Piąty. O kurde, ej, ja w ogóle mam miejsce na kolejny perk? Czekajcie, ja chyba muszę wszystko z mojego eku wywalić. Dobra, ukośnik, perki i pyk. Mamy szósty poziom życia, patrzcie na to. GM2, set 13 i patrzcie, ile serce. Bez żadnego seta, patrzcie, ile mam. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Dobra, ulepszę sobie jeszcze perk siły, bo w sumie czemu nie? O, znowu ta sama sytuacja, nie starczyło mi miejsca. I mamy siłę na maksa, dobra. Jeszcze tylko speeda na maksa i lecimy się bić. Level 5 i 6. Dobra, mamy to, okej. Tak to się kurna można bić. Jeszcze 18 minut na serwerze, więc ja się biję normalnie z początkującymi graczami. Patrzcie na to, pyk, pyk, pyk. No chodź tu. Pyk. No dawaś mi jakiegoś noobka tutaj kolejnego. Żadnej śmierci w ogóle jeszcze nie mam zaliczonej. Siema Krystek. Hello. Siema. 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 Dobijesz mi 1200, proszę. Dobra, mamy 1200 ranku, let's go, po 20 minutach. Ale wiecie co, widzowie, generalnie walić, że ten set już jest przemocny. Ta broń zabija większość osób w tym momencie na jednego hita, ale ja potrzebuję lepszego seta, więc wracamy na spawna. No to dobra, tak z dwa staki chyba bloków wieśniaka, czy więcej. Dobra, kupię 106, aha, ja monet nie mam, dobra. No to pora na kopiowanie chyba. I sprzedaję sobie tak od minuty te miedziaki, w sumie doszedłem do konkluzji, że... Przecież ja mam dostęp do dawania sobie skrzynek. Excellent crates gift, do 1.7 super paka razy, no pomyślmy, 64. Patrzcie, jak to potężnie wygląda, jest to nowa wakacyjna skrzynka, posiada epicki drop, najlepszy na całym trybie. Patrzcie widzowie na to, 5 razy gembus 90, 5 razy gembus 80, 5 razy gembus 70, tysiące miedziaków, tysiące punktów umiejętności, no i oczywiście dodatkowo każda skrzynka kosztuje 25 zł, więc poczekajcie, policzę, to jest 1600 zł, właśnie moje pibuk jest 1600 zł, także stwierdziłem, że zrobimy coś dobrego i napiszemy na czacie na CH2, na spawnie rozdaję super paki. Dobra, ej, jestem ciekawy, autentycznie jestem ciekawy, ile osób się tutaj zbierze. Ja w tym momencie skrzynki za 1600 zł. O, patrzcie, zbierają się bambusy. No chodźcie, chodźcie tutaj wszyscy, chodźcie. No to dobra, no leci chyba pierwsza, proszę bardzo. Druga, trzecia, czwarta. Ja pierdzielasz, mnie FPS-y spadły, ile ich tutaj jest? Co jest? W sumie rzucę w tym kwiatku. Czemu nie? Jakoś utrudnię im. Dobra, zobaczymy, kto pierwszy będzie. O, dobra, dobra, dobra. Dowia? Aha, ja zebrałem? Ej, chyba ja zebrałem. To rzucę, rzucę na tym TNT. Opa, ty mnie widzi, ty mnie widzi! Debilu! Ty podleciał i mu zabrał, nie mogę. Dobra, widzowie, koniec tego. Robimy opening. Pierwsza superpaka, 5,70. Kolejna, miedziaki, dobra. Kolejne 5, miedziaki, genbus 180. Jak dropi w ogóle? Ej, dobra, no jak ja w tym momencie pomysł wpadłem. Przecież aktualnie na serwerze nie ma żadnych eventowych przedmiotów, a ja mam do nich dalej dostęp. No i powiedzmy, jak wezmę sobie teraz taką siekierę, nie wiem, nazwę ją Młot Tora
z game moda. I nadam tutaj pewną komendę. To uwaga, uwaga, podlecę tylko do jakiegoś ziomka, który ma fajerwerki w łapce. O, na przykład do tego ziomka, rzucę mu kilka fajerwerek, żeby miał. No, spróbuję puścić. Aha. Na przykład jak hitnę tego typka, patrzcie na to. I spróbuję odlecieć. Debilu, no! No ogólnie w tym momencie nie może korzystać z fajerwerek i jakby jestem jedyną osobą, która ma ten przedmiot. Ale on jest debilem i tego nie używa, no! Ja to muszę po prostu w jakiś użyć zaraz w walce, bo tamten ziomek to w ogóle nie ogarnie, tylko że... No ja mam za mało godzin, ale... Kurde! Ej, no przecież! Czekajcie, odpalę sobie Vanisha, włączę sobie game moda, widzowie! Przecież ja, mając permisję administratora, mogę sobie autentycznie, klikając shift i prawy, wyjmować z NPC to sety! Dobra, ja lecę na ostatnią wyzwę i po prostu wezmę najlepsze seta na serwerze. Dawać mi kurde tego seta, rolnika, dobra. Pyk, 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 pyk. No i dobra, mamy, widzowie, najlepszego seta na serwerze. Uwaga, 29 minut. To jest zbyt piękne, patrzcie na to. Wywalam całą resztę do kosza. Super paki też wywalę, żebym niechcący nie wywalił. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj do przydatnych itemów. Weźmy sobie stack najlepszych jabłek, które da się w ogóle kupić na serwerze. I tepnijmy się może do najlepszego gracza na serwerze. O, jest online. Aha, a wkuje. To może druga topka. Nie ma na serwerze. Może trzecia topka, proszę. O, jest, jest, jest. Dobra, jest tutaj ten ziołek. Siema, aura. A, dobra, nie mam tych. Godziny muszę zwiększyć. 36 tysięcy sekund. Dobra, dobra, dałeś mi go, dobra. Motora, elo. Proszę, proszę, proszę. No nie, no już mu się skończyło, no. Nie, widzowie, wiecie co w tym momencie robię? Insi, aura, barek, krysto. Zabieramy mu fajerwerki. Mordo, naprawdę myślałem, że wlecisz na spawna i ci się upiecze? Ukośnik warp, pyspa fryzjera, ukośnik game od 1, bedrock. Nie, widzowie, widzowie, ta zniewaga krwi wymaga, niestety. Ta zniewaga krwi wymaga. S, aura, by krysio, zamykamy go tutaj. Zróbmy sobie tu jakieś małe nóżki. No i niestety, ale no, aura, umierasz, no. Ej! Ej! Nie, 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 czekajcie, źle to zrobiłem, źle to zrobiłem. Czekajcie, czekajcie, tak dodam. Siema! I co teraz zrobisz, aura? Co teraz zrobisz? 140 serc, co się dzieje? Nie, nie, nie! Nie, dobra, 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 tak łatwo się nie poddam, tak łatwo się nie poddam, nie ma opcji. Dobra, 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 schody? Nie, on musi umrzeć, no. On cały czas te koksy je, no! Przestań jeść te koksy! Nie, dobra, ile on jeszcze tego ma? Aura by Kry... 40 koksów ma? Nie, dobra, zabieram mu to. No, ma kolejne! Dobra, wypierdziela. Czekaj, 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 spokojnie, spokojnie. Nie ma. Co tam u ciebie? Co tam, ziołek? Nie, wiecie co, nie będę już go gnębił, bo to jest topowy gracz. Dużo osób od klanu tutaj gra, więc... ja nie chcę tracić graszy, serio. Dobra, walimy kolejnego na dziurę, ziomek. To, że jesteś w klanie, który ma topkę pierwszą na moim serwerze, nic nie znaczy i tak cię zabiję. Efekt, gif, do nimi, slow. 60 sekund, 100. I co teraz robisz? Aha, dalej możesz skakać. Nie, 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 dobra. Jump boost 0. I teraz co? I teraz co zrobisz? Co teraz zrobisz, Dominik? Jak masz jump boost? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Gdzie ty to zrobiłeś? Nie, dobra, dobra, dobra. Nie, za karę dostajesz jump boosta 100. I teraz sobie podskocz. Teraz sobie podskocz. No podskocz sobie. No podskocz. Nawet nie zauważyłem, jak zniknął. To on? No nie, znowu! Znowu podskoczył, co ty robisz? Nie skat! Nie, no co on robi, no? Dobra, wiesz co, bo ja tak gnębię tych graczy, gnębię, gnębię, a nie zrobiłem w sumie nic dobrego, więc zróbmy coś dobrego i pierwszy raz w tym odcinku wspomóżmy graczy game boostem 100 na 5 minut. Proszę bardzo, klikamy prawym przyciskiem. No i co, no koniec chyba tego gnębienia. Dzięki, że oglądaliście film, ja spadam, siema.